Wyznacz nierówność opisującą koło o najmniejszym promieniu, wiedząc, że środkiem koła jest punkt s i do tego koła należy punkt p. Zacznijmy od rysunku pomocniczego. Zaznaczmy środek koła, czyli punkt s i punkt p, który należy do tego koła. Nasze koło na przykład może wyglądać tak. Spełnione są założenia, że S jest środkiem i P należy do koła. Oczywiście koło jest razem z wnętrzem. Chcemy jednak jeszcze, aby było to koło o najmniejszym promieniu. W takim wypadku nasze koło. Y Musi kończyć się na punkcie P. Czyli, aby promień był najmniejszy, nasze koło musi wyglądać w ten sposób. Zwróćmy uwagę, że promień takiego koła jest to odległość między punktami S i P. Więc promień wyznaczymy jako długość odcinka SP. Wykorzystajmy wzór. Na długość odcinka. W pierwszym nawiasie będziemy odejmować współrzędne xowe. Od P odejmiemy s. A w drugim nawiasie będziemy odejmować współrzędne yowe. Również od P odejmiemy s. Podpiszmy jeszcze współrzędne naszych punktów. Tu oczywiście mamy współrzędną x i y. Punkt nazywał się s, więc dopiszmy indeksy s. Tu również mamy współrzędną x i y. Tu punkt nazywał się P, więc mamy indeksy P. Podstawmy nasze dane. XP to było 4, xs minus 1, minus i minus daje plus. YP to jest minus 3, i ys to jest 2. Pamiętamy o kolejności działań, czyli najpierw działanie w nawiasie. Tu mamy 5 do kwadratu daje 25, i tu minus 5 do kwadratu również daje 25. Więc nasze R to jest 2 razy 25. Wyciągnijmy jeszcze pierwiastek z 25, czyli dostaniemy 5 pierwiastków z 2. Teraz zapiszmy wzór na nierówność koła. W pierwszym nawiasie mamy x minus a do kwadratu w drugim y minus B do kwadratu i to jest mniejsze lub równe r kwadrat. Gdzie A i B są to współrzędne środka koła, a R jest oczywiście promieniem tego koła. Podstawmy więc nasze dane. Możemy sobie podpisać jeszcze pierwsza współrzędna to jest A, druga to jest B. Dostaniemy x minus A, czyli minus 1, w naszym wypadku minus i minus. Da nam plus, a w drugim nawiasie y minus b, nasze b to było 2, i to jest mniejsze bądź równe r kwadrat, czyli podstawmy pod r 5 pierwiastków z 2. Obliczmy jeszcze prawą stronę, czyli lewą stronę, przepisujemy. 5 do kwadratu to jest 25. I pierwiastek z 2 do kwadratu to jest 2, czyli nasza nierówność koła wygląda następująco.